To nie jest gorąco-lodowa gra dla dzieci. To starcie tytanów! Kto wygra? Lodowy chłód czy palący ogień? Po której jesteś stronie? Eryka wprowadza się do nowego mieszkania z dwoma współlokatorami. To chyba tam. A oto jeden z jej współlokatorów. Dzień dobry, Tomasz. To trochę dziwne miejsce do spania. Ale nic nie zrobisz. Tomek uwielbia zimno. A oto jego ognisty kolega, Tymon. Lubi, kiedy jest mu ciepło. Spieszą się otworzyć drzwi. A oto Eryka stoi w progu. Chyba spodobała im się obojgu. Czy doświadczymy tej walki? Gościnność ponad wszystko. Chłopaki oferują jej coś do picia. Podczas gdy dziewczyna jego snów coś mu opowiada, on ją ignoruje i gapi się na swojego rywala. Spali go żywcem. Ale Tomek tak łatwo nie da się sprowokować. Wie, że może zamienić Tymka w bryłę lodu, jeśli będzie musiał. Eryka jest zmęczona po podróży. Chce iść do pokoju. Gdyby tylko ktoś mógł jej pomóc. Skończyły się życzliwości. To ja muszę jej pomóc. Stąpasz po cienkim lodzie, Tymek. Dosłownie. Tomek zna pewien trik. Gdy jego wróg się ślizga, Tomek pierwszy dociera do celu. Ale Tymon się nie podda. Podgrzał klamkę. Spryciula! Ci przeciwnicy nigdy nie dadzą sobie nawzajem wygrać. I bez popisowego numeru nie da rady, jeśli chcą wygrać tę walkę. Chyba już kiedyś to robili. I nie chcą wywrócić domu do góry nogami. Muszą jakoś się pogodzić, a nie walczyć ze sobą. Dobrze, że wygrał rozum. Tymek i Tomasz zdecydowali się na walkę fair. Teraz muszą się tylko przekonać, czy Eryka woli zimno, czy gorąco. Gdy chłopcy ze sobą walczyli, Eryka zaczęła rozpakowywać swoje rzeczy. Tomasz już planuje swój kolejny ruch. Dlaczego by nie dodać trochę magii w jej poranek? Sprawia, że w jej pokoju pada śnieg. Eryka jest w niebo wzięta. Oczywiście do zimy daleko, ale ma teraz zimowy krajobraz w swoim pokoju. Ale super! Wow, lodowy kwiat? Tomek robi się romantyczny. Dobrze, że Eryka kocha śnieg, tak jak on. To przeznaczenie. Eryka może i lubi śnieg, ale nie przepada za zimną wodą. W łazience aktualnie nie ma innej. Co ma teraz zrobić? To kpina. Ale nie bój nic. Tymek już tu jest i chętnie ci pomoże. Podgrzeje nawet lodowatą wodę jednym pstryknięciem palców. Ale może trochę się przeliczył. Teraz z kranu leci wrzątek. Dlaczego w tym domu są takie ekstremalne skoki temperatury? O, jest Tymek. Jest taki szarmancki. I podobno lubi taniec w płomieniach. Tymon zaprosił Erykę na randkę. To będzie bardzo gorący wieczór. Wow, pięknie wyglądasz w świetle płomieni. Róża z płomieni? To niewiarygodne. Czas na coś gorącego do picia. Tymon nigdy nie zawodzi. A teraz w klimacie wieczoru pełne pasji tango! Aż iskrzy między nimi. Wydaje mi się, czy tu jest gorąco. Randka zdecydowanie była sukcesem. Thank you.
Randki z Tomkiem są zawsze trochę chłodne. Dziś chcę pokazać Eryce lodową jaskinię, którą, tak na marginesie, zrobił sam. Wow, co za blichtr, co za splendor! Tomek świetnie się czuje, ale Eryce jest zimno. Chcesz jabłko? Au! Zamieniło się w lód od tego zimna. Mój ząb! Może banana? A, jest taki lodowaty, że nie mogę go nawet obrać. Dosyć tego. Koniec z przysmakami w tym śnieżnym królestwie. Bo muszę się okryć, albo sama zaraz zamienię się w sopel. Wybacz, Tomek, jest mi tu strasznie zimno. Tymon chce pokazać swoją ognistą kryjówkę Eryce. Tak, temperatura pokojowa to pojęcie względne. Czy jest tu niebezpiecznie? Nie martw się. Najgorsze, co może się zdarzyć, to modowe faux pas. W pokoju Tymka jest ciepło i przytulnie. Oczywiście poza tym lokatorem na sofie. Straszne. Ale okazało się, że Tymon będzie lekarzem. Ćwiczy przed egzaminem z anatomii na szkielecie. Jest dobrym uczniem. Ach tak, mieliśmy obejrzeć film. Ale za gorąco tu jest, żeby sobie siedzieć. Czuję się, jakbym była w saunie. Mogę trochę wody? Ale w gorących dłoniach Tymka każda ciecz zamienia się w parę. I dla niego to nic wielkiego. Podoba mu się film. Czas uratować Erykę. Może trochę wody jej pomoże. Ale biedaczka tego się nie spodziewała. Współlokatorzy Eryki to ewidentnie dziwaki. Ale nadal musi się co rano uszykować. Co? Dlaczego lustro zamarza? Takie rzeczy zazwyczaj oznaczają obecność Tomka w pobliżu. A, to ty. Tomasz zaprosił Erykę na spacer. Musi trochę nadrobić za to fiasko w lodowym pałacu. Ale na zewnątrz znów jest trochę zimno. I pada deszcz. Ale Tomasz wszystko naprawi. Niestety lodowa magia zadziałała w złym kierunku. Teraz zamiast deszczu jest gołoleć. To mini katastrofa klimatyczna. Naprawdę. Ten parasol im tu nic nie pomoże. Tymek to nie tylko mistrz tango, ale też bardzo kreatywny kucharz. Ten ognisty gość to pełen pakiet. Zaskoczy Erykę pyszną kolacją. Z Tomkiem jej to nie czeka. Potrafi tylko odmrażać gotowe dania. W dzisiejszym jadłospisie są pikantne steki z sosem tabasco. A oto nasza szczęściara. Zabiorę twoje kubki smakowe w podróż. Tylko dla najwierniejszych gości tej prywatnej restauracji. Eryka może podziwiać jego kulinarny talent. Ale co to za show bez płomieni? No tak, w jego rękach wszystko się pali. Tymon wrzuca steki na patelnię. Będzie pysznie. Ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Hej, dlaczego nie zmniejszysz trochę ognia? Tak, Tymek ewidentnie przesadził. Eryka chciała kolację, nie węgiel. Chyba będzie musiała znaleźć coś innego do jedzenia. Porządki w szafie pomogą jej się zrelaksować po dziwnych próbach podrywu jej współlokatorów. Co to jest? Tomek tu był? Wszędzie jest śnieg! I gdzie są moje ciuchy? Został sam popiół! Moja szafa się spaliła? To sprawka Tymona! To straszne! Nie mogli nawet pozbyć się dowodów. Typowe. Przyjaciele sami nie wiedzą, co ze sobą począć. Zamiast uwodzić Erykę, tylko ją wkurzają. A oto ona. Chyba czas wybierać. Lodowy Tomasz czy ognisty Tymon? Kogo by tu wybrać? Oboje próbują ją do siebie przekonać, ale Eryka chyba nie chce wybierać. Zaraz. A może?
Wygląda na to, że te dyskusje i lodowe spojrzenia zdały się na nic. Eryka się wyprowadza. Ale przynajmniej Tymon i Tomasz zawsze będą mieli siebie nawzajem. Po czyjej jesteś stronie? Ognia czy lodu? Kogo byś wybrała? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam kciuk w górę, jeśli Ci się podobało i subskrybuj nasz kanał, jeśli jesteś tu pierwszy raz. Kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić żadnych nowych skeczy na Trum Trum Wow!